Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ludzie bardzo często zadają pytania nie tylko mi, przeglądarce Google, znajomym, rodzicom, wujkom, stryjkom, kochankom, duchom w czasie seansów spirytystycznych, Bogu, który jest takim milczkiem. Niektórzy dodadzą, że ponurym milczkiem. Ludzkość zadaje ciągle pytania. Czemu ona tak zrobiła? Czemu ona ode mnie odeszła? Czemu on mnie zdradził z moją koleżanką? Czemu dana osoba mnie nie lubi? Czemu dana osoba mnie tak lubi? Dlaczego dana osoba mnie lubiła, a teraz przestała? Dlaczego nie jestem lubiany w jakiejś grupie? Dlaczego jestem lubiany? Takich pytań, wiele, wiele im podobnych, jest cała masa. Chciałbym Państwu powiedzieć, że na takie pytania tak naprawdę nie ma odpowiedzi, nigdy ich nie było, nie ma i nie będzie. Ludzie podejmują decyzje, czując, że coś chcą zrobić. Ludzie po prostu nagle czują i nagle kogoś zabiją, kogoś okradną, nakrzyczą, zrobią jakąś rzecz głupią i potem mówią, nie wiem, wysoki sądzie, nie wiem, dlaczego tak zrobiłem. Po prostu jakoś tak czułem, jakoś tak samo szło. W transie byłem, wysoki sądzie. I tak to czasami, szanowni państwo, jest, że człowiek w ogóle nie ma pojęcia, dlaczego coś robi. Pytasz się mnie, dlaczego kobieta cię opuściła. To jest bardzo proste, ponieważ jej emocje mówiły jej, w sensie takim odczuć. To nie było tak, zostaw tego na przykład Sławka, tylko po prostu widząc tego Sławka czuła obrzydzenie, pogardę, żadnych pozytywnych uczuć, więc aby pozbyć się tych negatywnych uczuć, musiała zrobić wszystko, żeby ten Sławek zszedł jej z oczu. Rozumieją Państwo, jak to działa? Jest bardzo proste. Tak naprawdę decyzje większości osób na ziemi, tej ziemi, podejmuje podświadomość, emocje. Oczywiście do większości decyzji można by dojść w jakimś procesie, długotrwałym procesie psychoterapeutycznym, może podczas jakiejś regresji hipnotycznej, dlaczego nagle cię kochała i odeszła, albo dlaczego mężczyzna z tobą był, ci obiecywał złote góry i nagle się tobą znudził. Oczywiście najpierw należy sprawdzić, może się poczułaś bezpiecznie, na przykład przestałaś myć krocze, stopy przestałaś myć, albo przestałaś myć zęby, albo to wszystko naraz i się dziwisz, dlaczego on odszedł. Może dlatego, a może powód jest inny. Może kiedyś był zraniony, może kiedyś jak czuł, że się zakochuje, został zraniony, więc gdy się zakochuje, to natychmiast odbija w inną stronę, żeby znowu się zakochiwać. Są różne opcje. I dotarcie do prawdziwej odpowiedzi, jakie emocje, jakie wzorce człowieka spowodowały, że zachował się w ten, a nie inny sposób, jest bardzo często po prostu niemożliwa. Tak, szanowni państwo, to jest po prostu niemożliwe. Chyba, żeby były jakieś olbrzymie pieniądze, rok, dwa lata, hipnoza, jakieś narkotyki, dochodzenie do wzorców. Kto ma na to czas, pieniądze i ochotę? Nikt. Dlatego, szanowni państwo, odpowiedź na wiele pytań nigdy nie zostanie zadana. Dlatego mam dla państwa także dobrą nowinę. Bo mogłoby się wydawać, że brak odpowiedzi, dlaczego ona odeszła, dlaczego on odszedł, jest taki bardzo negatywny. Ale jest i dobra rzecz w tym wszystkim. To nie ona czy on odeszli od ciebie. To ich podświadomość. Ich podświadomość na podstawie różnych wzorców, różnych schematów podświadomych zdecydowała, że coś jest nie tak, zmieniły się uczucia i nagle się zmieniła decyzja. Dlatego właśnie ludzie się głupio tłumaczą. A wiesz, odeszłam, bo byłeś za niski, za wysoki, za mało kochałeś, za dużo kochałeś. I te powody często są idiotyczne i mężczyźni na przykład szaleją. Kobiety także. Jak to za mało kochałem? To ona całe życie mówiła, że szuka miłości, a teraz za dużo kochałem na przykład. Dlatego ludzie się bulwersują, a to są tylko takie, no, powiedzenie, próba ubrania tych emocji negatywnych związanych z partnerem, które się w tej kobiecie czy mężczyźnie pojawiły. Próba ubrania tych emocji. Ubrania ich w jakieś fatałaszki, że fatałaszki są porwane, brudne i śmierdzą, no to już inna sprawa. To tak jakby na 150-kilową niewiastę nakładać miniówkę i staniczek obcisły, tak?
No widać, że te ciuchy nie pasują. I ta osnowa kłamstwa, ona zdaje się taka, no, pogardliwa, ale ona nie jest pogardliwa. Ludzie nie wiedzą, dlaczego to robią. Nie wiedzą, pojawiają się emocje i po prostu spieprzają od innych ludzi, albo lgną do ludzi, którzy ich biją, źle traktują, po prostu emocje. Ale wróćmy do dobrej nowiny. Dobra nowina jest taka, że ty nie przegrałeś z daną osobą. Ta piękna kobieta, czy ten przystojny mężczyzna, no na przykład taki jak ja, nie rzucił cię śliczną tylko dlatego, że to ty przegrałaś w tych jakby wyścigu o jego serducho. No i okrocze, no i żołądek, nie oszukujmy się. Tylko przegrałaś z jego podświadomością. Tak samo ty, mężczyzno, który szukasz odpowiedzi na pytania, czy istnieje Bóg? Czy istnieje życie po śmierci? Dlaczego nie chciała uprawiać ze mną seksu analnego? Nie wiadomo. Może ze mną by chciała, a może by nie chciała, nie wiadomo. Nie przegrałeś z tą osobą. Przegrałeś z podświadomością tej osoby. A ta osoba nie odpowiada. Zwykła osoba, która nie pracuje nad sobą. Która nie zajmuje się swoimi schematami myślowymi, wzorcami. Ona nie odpowiada za swoją podświadomość, ponieważ to inni pchają jej tam reklamy, wzorce, motywy różnych zachowań społecznych, kulturowych. I ta osoba jedzie z automatu. Z automatu, nie ma na to żadnego wpływu. Chyba, że zacznie się, jak to się mówi, duchowo rozwijać, albo zajmie się rozwojem osobistym. Wtedy ta osoba ma wpływ na podświadomość i może powoli różne rzeczy zmieniać. Ale wymaga to lat pracy, dlatego ludzie wolą sobie zarzucić jakieś piwerko, jakieś tam narkotyki, tak, jakieś związki, żeby sobie polepszyć humor. Nie patrząc na to, że po narkotykach, alkoholu jest kac, a po nieudanym, fajnym związku, w którym byli zakochani, są lata męczarni, płaczu, wyzwisk i tak dalej, te zemsty między kochankami, czasem zabójstw, zazdrości i tak dalej. Jest akcja, jest reakcja. Także nie lękajcie się i nie szukajcie tych odpowiedzi, bo ich po prostu nie ma. A odeszła? Podwyższ samoocenę, popracuj nad sobą i znajdź sobie nową niewiastę. Odszedł od ciebie chłopak? Trudno. Podwyższaj samoocenę, znajdź sobie nowego chłopaka. Tego kwiatu to pół światu, 3,5 miliarda samców czeka z otwartymi ramionami. No dobrze, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Państwa pocieszyłem. Z Panem dobrym Bogiem, chłop w dom, Bóg w dom. Życzę Państwu miłego, serdecznego, pełnego miłych zdarzeń dnia. Pozdrawiam serdecznie, cześć.